19. seria Orlen Superligi, a w niej starcie absolutnego faworyta tego spotkania, czyli Industrii Kielce z Piotrkow Janinem. Piotrków Trybunalski. Kamil Gapiński, mówię Państwu dobry wieczór, witam i zapraszam na ten właśnie mecz. Widzimy z numerem 24 Daniela Duszebajewa, także Igor Karacic, jeszcze raz Hiszpan. No, takie dosyć, powiedziałbym, łatwe do rozczytania podanie. Natomiast żaden z zawodników z Piotrkowa Trybunalskiego tej piłki nie przejął. Duszebajew, dobrze pograli z kołem. Siołek teraz może nabrać rozpędu. Jest też ten leworęczny, młody Rzyszkiewicz. Ciekawy, utalentowany chłopak. Kilka znakomitych indywidualnych wejść. No właśnie, dokładnie takich w starciu z MMTS-em Kwidzyn. Dzisiaj w podstawowym składzie ten właśnie zawodnik. Tymczasem ruszają zawodnicy z Piotrkowa Trybunalskiego do kontrataku. Dani Duszebajew. Aleks Duszebajew indywidualnie i tym razem jeszcze raz Rzyszkiewicz przez środek. Czy będziemy mieli rzut? Nie, troszkę odwracamy tempo tej akcji do lewej strony. Kot razem z Danim Duszebajewem tworzą duet. Aleks po prawej stronie, Aleks szukający koła, ależ tam fantastycznie zmieścił tę piłkę w siatce. Po lewej stronie po raz kolejny Dani Duszebajew. Karacić nabiera rozpędu, Aleks Duszebajew, Curgiel, jeszcze raz do Karacicia, zaraz pewnie będą się zamieniać pozycjami, dokładnie, rozgrywający Industrii Kielce, jest Aleks Duszebajew, ależ teraz bracia Duszebajew świetnie tę piłkę przebili do lewej strony. Rzyszkiewicz, ta dwójka próbowała, proszę bardzo, świetnie to świadczy o tym młodym zawodniku, jest zagranie na koło. Olejniczak, jest Arkadiusz Moryto, Trastarson, znakomicie Islandczyk. Powiększać te różnice, mistrzowie Polski. Michał Olejniczak, dobre indywidualne wejście, ale on się teraz zabawił ze swoimi przeciwnikami. Mosiołek, ale znowu trwa to bardzo długo. Już sygnalizacja gry pasywnej, Rzyszkiewicz, świetnie. Kreowaniem tego ataku Kielczanie, ale też w takiej prostej sytuacji Siczko traci piłkę. To się nie powinno zdarzyć zawodnikowi na tym światowym poziomie. Ostatnio w jednym z rankingów na 100 najlepszych zawodników na świecie znalazł się także właśnie w tym zacnym gronie. Ale jeszcze szansa dla graczy z Piotrkowa Trybunalskiego na zdobycie 14 bramki w tym spotkaniu. Kowalski, Makowiejew. Muszą szybko rozpocząć tę akcję mistrzowie Polski. Michał Olejniczak, Trastarson. Czy będzie wykańczać sam? Proszę bardzo, jeszcze zostały 2 sekundy. Tak błyskawicznie wykonali tę akcję podopieczni Dalanta Duszebajewa. Jest z numerem 18 Igor Karacić. Karacić, Duszebajew, Duszebajew, indywidualne wejście, proszę bardzo. I znowu okazja do kontrataku, Duszebajew na i. No nie może być tak, żeby Francuz 2 razy z rzędu nie trafił w doskonałej sytuacji do siatki. Kowiejew, Paczkowski, kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Jest jeszcze Suros, który nie otrzymywał zbyt wielu szans w pierwszej połowie tego spotkania. Makowiejew, ależ bramka! Nabiera rozpędu Suros, świetnie odwrócił tempo tej akcji, dostrzegając na lewej stronie Swata. W prawej stronie Trastarson, teraz to jemu przypadło w udziale grać na tej pozycji, będąc zawodnikiem praworęcznym. Duszebajew, ale znowu dobra interwencja golkipera. I przypominam, że mogą Państwo wybierać gracza tego spotkania w aplikacji Orlen Superligi, a jego nazwisko poznamy kilkadziesiąt sekund po zakończeniu meczu. Raz jeszcze Suros, jeszcze raz Szymon Sićko, jest Trastarson. Olejniczak, Michał Olejniczak na koło, Turna. Wawrzyniak, dobrze teraz to przeczytał bramkarz ekipy z Kielc, no ale też umówmy się, nie był to najbardziej trudny rzut do wybronienia, tymczasem Wiaderny. Olejniczak. Michał Olejniczak, co za pewność siebie, co za siła wykończenia. Roman Pożarek ciągle na kole, jeżeli chodzi o atak. Prawa strona, dobrze tutaj trzeba przyznać, Krzysiek Rzyszkiewicz pograł do skrzydła. ...41-27, taki mamy wynik tego spotkania oczywiście. Aleks Duszebajew, wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o Halę Legionów. Ciekawy, fajny wieczór, Kamil Gapiński. Raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.